Uroczysta gala rozdania nagród finalistom i laureatom rozpoczęto od przedstawienia językowego w wykonaniu gimnazjalistów z klasy pierwszej i drugiej, którzy wprowadzili wszystkich zgromadzonych w doskonały nastrój. Zaprezentowali parodię baśni o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, którą przygotowali w wersji angielsko-niemieckiej. Tegoroczni uczestnicy potyczek wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy językowej, zarówno w zakresie wypowiadania się, jak i znajomości struktur językowych i wiedzy o krajach. Tegoroczne potyczki wykazały najwyższy z dotychczasowych poziom wiedzy językowej, zarówno z języka angielskiego i niemieckiego. No dość, że przy 5 laureatach z języka angielskiego wyłoniliśmy jeszcze 13 finalistów, tak wysoki poziom był, i 2 laureatów języka niemieckiego, co nas bardzo cieszy, bo okazuje się, że ta wiedza językowa i udział w naszym konkursie staje się coraz bardziej popularny. Komisja konkursowa postanowiła wyłonić 5 laureatów języka angielskiego i 2 laureatki języka niemieckiego. Zwycięzcy pomimo wysokiego poziomu konkursu z zadaniami poradzili sobie niemal bezbłędnie. Moim zdaniem te zadania były w miarę łatwe, nie miałam jakichś większych problemów z rozwiązaniem ich. Mówisz o tych oczywiście pisemnych, tak? Tak, o pisemnych. A ten pomysł na newsa telewizyjnego, jak długo? To było jeszcze prostsze, szczególnie się drużynowe, tam pani czasami nam pomagała. Było chyba kilka takich suchów, których nie za bardzo zrozumiałam, strzelałam. No, a reszta była łatwa. A to zadanie tego newsa telewizyjnego, długo nad tym pracowaliście? Krótko, pani od niemieckiego trochę pomogła, ale poszłam na środek, zeżarła mnie trema i źle poszło. Laureaci i finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz nagrodę specjalną, tak zwany strzał w dziesiątkę, który uprawnia do podjęcia nauki w pierwszej klasie społecznego gimnazjum z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Przez 3 lata taki uczeń ma szansę bezpłatnie kształcić się w naszej szkole i rozwijać swoje umiejętności językowe, a na tym najbardziej zależy. Nauczanie u nas języka angielskiego i niemieckiego przekłada się wprost na umiejętność komunikowania się młodych ludzi w świecie i brak również bariery w tym komunikowaniu się. Do podjęcia nauki w społecznym gimnazjum może zachęcić fakt, że placówka od lat uzyskuje najlepsze wyniki w egzaminach z języków obcych kończących gimnazjum wśród szkół z terenu całego Dolnego Śląska.